Praca w re. W budowę zaangażowała się cała wieś. Woźnice wkrótce doczekają się placu zabaw dla dzieci i miejsca spotkań dla dorosłych. Sami się zorganizowali, zakasali rękawy i ruszyli do pracy. Te dzieci biegają wszędzie, gdzie tylko, po kątach, po krzakach, no nie mają co robić. A będzie plac zabaw, przyjdą na plac zabaw, matki z dziećmi nie mają gdzie iść, przyjdą tutaj, posiedzą, pobawią się, a to jest potrzebne dla społeczeństwa. Zaangażowanie mieszkańców doceniły władze samorządowe, które postanowiły wspomóc prężnie działającą lokalną społeczność. Gminni urzędnicy znaleźli w budżecie 8 tysięcy złotych. Drugie tyle pozyskali z programu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Teraz mieszkańcy nie mogą się doczekać, aż plac będzie gotowy. Dzieci będą się bawić plac na zabawkach, huśtawkach, na zjeżdżalniach, a grillowisko będzie dla społeczności na festyny rodzinne przeznaczone. Do tej pory wieś nie miała ani placu zabaw, ani miejsca, gdzie można było organizować integracyjne festyny. O tym, jak bardzo jest ono potrzebne, świadczy zapał, z jakim chwycili za łopaty, piły i inne narzędzia. Test miejsca stworzonego rękami całej wsi już niebawem. Podsumowaniem projektu ma być bowiem rodzinny festyn zorganizowany właśnie w tym miejscu.